horrorów dużo jest i w Devil May Cry 3 Dante's Awakening. To jednak inny humor, rodem z heroicznych anime, a nie z męskiej szatni. Niemniej też jest fajny. Jednak nie humor w tej grze jest najważniejszy. Pierwsze skrzypce gra tu bijatyka i to nie byle jaka. Zacznijmy jednak po kolei. W poprzednich częściach gry poznaliśmy niejakiego Dantego, półdemonicznego łowcę demonów. Trzecia odsłona jest prequelem. Nasz bohater jeszcze nie przebudził swej natury, a zrobi to dopiero w trakcie gry. Ponadto dowiadujemy się, że Dante miał brata bliźniaka o równie piekielnym imieniu Vergila. To oczywiście taki przysłowiowy zły bliźniak. Historia nie jest skomplikowana. Dante siedzi spokojnie w swoim jeszcze nieotwartym lokalu, gdy dostaje specyficzne zaproszenie od brata. Przynosi mu je osoba, która się pojawi jeszcze później. Tajemniczy osobnik imieniem Arkham. Oczywiście nie przychodzi sama.